Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Cię do kolejnego odcinka w serii poświęconej NFT, czyli Non-Fungible Tokens. W tym odcinku przedstawię Ci projekt Rarible oraz jego token Rari oraz umożliwię Ci pozyskanie tokenów Rari. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Rarible ostatnio cieszy się coraz większą popularnością. Idzie w zgodzie trendem NFT, czyli Non-Fungible Tokens, tokenów, które są niepodzielne, tokeny, które są unikalne. Więcej o tym, czym różnią się tokeny NFT od tokenów FT, wyjaśniłem w pierwszym odcinku o tej serii, do którego serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o sam projekt Rarible, to jest on na tyle ciekawy, ponieważ umożliwia tworzenie własnych właśnie tokenów typu NFT, czyli możemy w prosty sposób tutaj za pomocą odpowiednio przygotowanego kreatora utworzyć właśnie takiego naszego NFT. I od razu mamy możliwość zdecydowania, czy będzie to pojedynczy token, czyli typowy token RC721, czy na przykład może to być typu multiple token, czyli w stylu ERC1155. Single pozwala nam tworzyć jeden egzemplarz danego tokenu i tworzymy go poprzez na przykład zaimportowanie danego pliku graficznego. Natomiast opcja Multiple pozwala nam zdefiniować również, ile kopii tego dzieła będzie dostępnych do sprzedaży. Dzięki temu następnie możemy taki projekt na marketplace serwisu Rarible wystawić na sprzedaż i oczywiście, o ile znajdzie się chętny kupić taki token NFT, jednocześnie możemy na tym zarobić. Oczywiście należy tutaj również powiedzieć o kosztach produkcji. Średnio utworzenie tutaj tokenu NFT i dodanie go na marketplace jest w okolicach około $15, ale z drugiej strony widzimy, że tutaj tokeny dzieła w zasadzie, które są poświadczone w postaci tokenu NFT, sprzedają się również w różnych cenach. Można znaleźć szereg takich produktów, za które użytkownicy tego marketplace'u są gotowi zapłacić nawet 1 Ethereum. Co ciekawe, sam token Rari nie jest możliwy do kupna w tym serwisie. Tutaj pozwolę sobie przedstawić pewien wykres właśnie z postu na Medium serwisu Rarible, który wyjaśnia, w jaki sposób wygląda dystrybucja tokenów Rari. I okazuje się, że mamy 75 tysięcy tokenów Rari, które każdego tygodnia są dystrybuowane do osób, które kupiły i które sprzedały w danym tygodniu NFT na serwisie Rarible. Zapraszam do wysłuchania tego filmu do końca, ponieważ na samym końcu również będzie możliwość skorzystania z tego, co oferuje serwis Rarible. Z dużo również ciekawych informacji mamy tutaj określony total supply tego tokenu, określony na 25 milionów, z czego 60% jest właśnie przeznaczonych na tego typu działalność, czyli nagradzanie kupujących, jak i sprzedających właśnie na platformie Rarible, do których co tydzień trafia określona właśnie wcześniej wartość, podzielona po połowie zarówno pomiędzy kupujących, jak i sprzedających. Dzięki temu
Korzystając z serwisu Rarible możemy zarówno nabyć NFT, który nam przypadnie do gustu, jak i zgodnie z planem dystrybucji tokenów Rari. Na koniec tygodnia, tutaj końcem tygodnia jest niedziela, zdobyć jakąś część tokenów Rari, które właśnie dystrybuowane są do wszystkich osób, które jakąś transakcję dopełniły w tygodniu poprzez ten serwis. Dodatkowo jest tutaj również airdrop, on w zasadzie już był, ale również można się do niego zgłaszać, czyli każdy, kto na swoim portfelu Ethereum posiada jakieś tokeny NFT, mogą to być tokeny z Decentralandu, z The Sandbox, tak naprawdę nieważne jakie, ale ważne były, żeby to były typ NFT, czyli Non-Fungible Tokens. Również dla posiadaczy takich tokenów jest przygotowany airdrop tokenów Rari, także również można je w ten sposób pozyskać. Odnośnie samych statystyk dostępnych na temat samego tokenu, jest oczywiście to wszystko do wglądu po stronie Etherscana, tam możemy prześledzić wszystkie transakcje, jakie tutaj na tym kontrakcie, w związku z tym kontraktem są tworzone. Mam możliwość oczywiście przejrzenia kodu źródłowego kontraktu. Został on tutaj również udostępniony. Tokenem samym możemy handlować poprzez na przykład Uniswap, co przedstawia tutaj teraz wyświetlony ekran. Także pomimo tego, że sam serwis Rarible nie umożliwia jego zakupu tokenu Rari na swoim właśnie serwisie, mamy możliwość zakupu tego tokenu od obecnych jego posiadaczy na właśnie Uniswapie. Albo, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy stać się właścicielami tego tokenu Rari poprzez wykonanie w danym tygodniu dowolnej transakcji na właśnie marketplace Rarible. Sama ta operacja jest niezwykle prosta, ponieważ wystarczy połączyć się z tym serwisem naszym portfelem, na przykład z MetaMaskiem. Ja to zrobiłem właśnie poprzez MetaMask, poprzez jeden ze swoich portfeli i możemy już tak naprawdę handlować, czy też tworzyć i umieszczać w marketplace swoje tokeny. Także myślę, że również jest to ciekawa opcja potencjalnego zarobku. I teraz taka ciekawa, myślę, że inicjatywa, ponieważ w ramach testów samego serwisu Rarible utworzyłem typowy token NFT RC721. Jest to token, który przedstawia tak naprawdę miniaturkę tego filmu z YouTube'a. Jest on do kupienia właśnie za niecałe 4 dolary, czyli można powiedzieć, że cena jest niezwykle dumpingowa, ponieważ jest dużo poniżej ceny produkcji, kosztów produkcji tej miniaturki, czyli umieszczenia jej na serwisie Rarible. I jestem ciekawy, czy ktoś z Was oglądających będzie zainteresowany kupnem tego tokenu, do czego oczywiście zapraszam. Może tutaj również przypomnę, że kupno takiego tokenu oczywiście daje możliwość później również jego sprzedania poprzez ten sam marketplace. Także możemy przeprowadzić taki mały eksperyment i zaczynamy od ceny 0,01 Ethereum i kolejny kupujący może tą cenę, myślę, że podnieść i zobaczymy, do jakiej kapitalizacji tej miniaturki dojdziemy. Ja może również będę śledził historię tego tokenu, o ile ktoś zdecyduje się na pierwszy zakup, i będę to tutaj w swoich mediach społecznościowych jakoś sygnalizował,
do osób zainteresowanych. Także zapraszam do przetestowania serwisu Rybl, do zakupu tego prostego tokenu. Kupno jego oczywiście również będzie uprawniało do pozyskania tokenów Rari, czyli ten film będzie opublikowany w piątek. Tokeny Rari przyjdą na mój, jak i twój, czyli kupującego portfel w niedzielę. I następnie również możesz ten NFT wystawić na sprzedaż już od poniedziałku. I jeśli ktoś go ponownie kupi, to znowu ponownie ty dostaniesz tokeny Rari, jak i nowy kupujący, będący nowym właścicielem tego tokenu. Także myślę, że taka dosyć ciekawa inicjatywa i pozwoli w pewnym sensie na przetestowanie tego serwisu, może dla niektórych osób kupienie swojego pierwszego NFT i sprawdzenia, z czym to tak naprawdę się je. Także może jeszcze krótko podsumowując, projekt Rari wydaje się niezwykle ciekawy. Oczywiście projektów podobnych z podobną funkcjonalnością jest już kilka. Ten umożliwia bardzo proste tworzenie NFT. Sam segment NFT w świecie kryptowalut według szacunków ma jeszcze wzrosnąć przynajmniej o połowę do końca bieżącego roku. Także tutaj kapitalizacja, jak i możliwości tych projektów jeszcze tak naprawdę raczkują. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, oraz w kolejnych odcinkach tej serii będę przedstawiał również kolejne projekty z serii, z segmentu NFT. Zapraszam do komentowania tego odcinka, co pozwoli mu szerzyć się wśród społeczności sympatyków kryptowalut. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję, cześć.